Witam Was na ostatnim już filmiku z cyklu o edukacji w technice Meissnera. Dzisiaj będziemy omawiać moduł 7. Celem tej pracy jest zapoznanie naszych kursantów ze sposobem pracy nad scenami według techniki Meissnera. Jest wiele korzyści płynących dla kursantów z zapoznania się z tą metodą pracy. Po pierwsze, bardzo duża elastyczność i duże możliwości, z jakiego miejsca emocjonalnego wejść w scenę. A to dzięki kompleksowej analizie z trzema punktami widzenia. Omówię to w następnej sekcji. Na tym etapie nasi kursanci mają bardzo duży. Wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o narzędzia, których mogą używać do pracy nad scenami, nad monologami, a także prac y, improwizacyjnych. Czyli to są taktyki aktorskie oraz nowy element, który wprowadzamy na module 7: taktyki aktorskie z odcieniami. Jest to personalizacja, personalizacja tekstów zasłyszanych. Tym się właśnie zajmiemy na module 7 i personalizacja tekstu mówionego. Tutaj pracowaliśmy nad tym na module 5. Przygotowanie emocjonalne, autodiagnoza, budowanie pomostu pomiędzy sobą a postacią przy użyciu S-IF, czyli to jest tak jakby. Improwizacje, te wszystkie narzędzia można teraz wykorzystać w pracy nad scenami, która jest takim zapięciem. Całej wiedzy, którą przekazaliśmy w ciągu tych dwóch lat. Inną korzyścią jest to, że dzięki wspomnianym improwizacjom, kursant może zbadać prawie wszystko czyli postać, poszczególne jej cechy, wybudzić w sobie cechy, które ma postać, a których. On czy ona nie ma. Wydarzenia, które dzieją się w scenie czy też w sztuce, a także te, które poprzedzają sztukę, można również zbadać empirycznie poprzez improwizację. I oczywiście relacje z postaciami, które występują w tej scenie, ale również z tymi, o których jest mowa w scenie. Jeśli chodzi o ćwiczenia, to zaczynamy od analizy tekstu z trzema pomostami, czyli tak zwanymi as if. I te różne SF tworzymy na bazie spojrzenia na tekst w taki sposób, że w jakiej sytuacji, co w głowie postaci musiałoby się dziać, aby ta scena powodowała w niej uczucie szczęścia i tak samo uczucie smutku i złości. Czyli jest to ta sama analiza, ale z różnych kątów patrzenia, jeśli chodzi o emocje. Na tę samą sytuację. Daje to aktorowi ogromne możliwości zagrania tej samej sceny na różne sposoby. A oczywiście, jako że w scenach mamy więcej niż jedną osobę, to można pięknie ustawiać scenę w taki prosty sposób, że prowadzący daje aktorom z jakiego punktu widzenia, z jakiego SF mają wejść. I wtedy ponownie poprzez eksplorację wybieramy sobie, co najbardziej nam pasuje, co najbardziej nam się podoba. Wspomniałam wcześniej o improwizacjach i jako, że mówiłam o nich sporo podczas yy, nagrania o module 5, to już nie będę na ten temat się rozwijać. Skupię się natomiast na personalizacji fraz zasłyszanych. O co tu chodzi? O to, że słowa, które do nas są mówione, nie zawsze będą z nami rezonowały, a mogą być one bardzo ważne dla postaci. Tak więc przybliżamy sobie, te słowa budując pewien pomost. Podam tutaj przykład z mojego własnego doświadczenia. Myślę, że fajnie on portretuje tę yy, możliwość. W jednej ze sztuk, w której grałam, moja postać, gdy słyszała słowo nadzieja, jako że była na krawędzi samobójstwa, miała się czuć beznadziejnie. Czyli na odwrót, niż to słowo znaczy. I ja zbudowałam sobie taki pomost. Poprzez analizę, że słowo nadzieja dla mojej postaci znaczy sytuacja beznadziejna. Czym jest sytuacja beznadziejna dla mnie? I tutaj korzystałam z mojej wyobraźni, a nie z przeżytych, nieprzyjemnych sytuacji, tak aby grać bezpiecznie, i tworzyłam sobie takie połączenie pomiędzy czym jest dla mnie sytuacja beznadziejna, a słowem nadzieja. Kolejnym nowym elementem na module 7 są tak zwane taktyki aktorskie z odcieniem. Teraz o co tutaj chodzi? Mówiliśmy przy okazji modułu 5 o taktykach aktorskich, że są to sposoby, w jaki dostajemy to, czego potrzebujemy w scenie. Na przykład możemy kogoś poniżać, wznosić na piedestał, flirtować, uwodzić, znęcać się itd. itd. I teraz ten odcień to jest przymiotnik, który dodajemy do czasownika. Czyli na przykład znęcanie się, dodajemy sobie słowo chłodne znęcanie się, albo agresywne znęcanie się, albo y, uwodzące znęcanie się. I w ten sposób można, pracując w izolacji nad tą taktyką aktorską z odcieniem, można wypracować sobie bardzo Konkretne sposoby załatwiania spraw dla Twojej postaci. I teraz, jako że jesteśmy przy module siódmym, który jest ostatnim modułem w dwuletnim treningu, mogę powiedzieć, jak ten trening przenosi się albo może się przenosić na Twoją pracę zawodową. Po pierwsze, żadna scena nie jest już straszna, dlatego że aktorzy dostają cały pakiet narzędzi którymi mogą sobie te sceny rozłożyć na części pierwsze w postaci analizy, mogą połączyć się z tym, co się dzieje u postaci, z jej potrzebą poprzez esyf. Mają ogromne możliwości improwizacyjne i użycia tych improwizacji w konkretnym celu, to co jest danemu aktorowi przy danej pracy potrzebne. To oczywiście robi się poza pracą na planie filmowym, ale zauważamy, że osoby, które. Są u nas na treningu, pozostają w kontakcie i bardzo często pomagają sobie. Tak więc można pogłębić postać, można pogłębić zrozumienie tego, co tam się dzieje. Te pozostałe elementy techniki Meissnera, o których wspomniałam, jak autodiagnoza, przygotowanie emocjonalne, taktyki, personalizację. To również daje możliwości reagowania szybkiego, jeśli jest taka potrzeba na planie. Czyli co za tym idzie? Łatwość pójścia za wskazówkami reżysera. Słuchajcie, bezcenne. Aktor, który jest elastyczny i który idzie za wskazówkami, to jest dla reżysera skarb. Mało tego, wasza gra jest pełna emocji. Te emocje są adekwatne do tego, co się dzieje. One są niewymuszone. Bo one biorą się nie z jakiegoś dociskania, że teraz muszę być smutna czy jakaś, tylko te emocje biorą się z zaangażowania w wasze działanie. Tak jak to Meissner mówił, emocje są skutkiem ubocznym zaangażowania aktora w to, co ma do zrobienia. A to zaangażowanie pojawia się wtedy, gdy mamy zrozumienie tekstu, mamy jasność, co jest od nas wymagane. Czego potrzebuje postać? Umiemy przenieść uwagę mając tę całą wiedzę na partnera i czerpać z tego momentu. Wtedy, jak nam zależy, żeby dostać to, co musimy mieć w danej scenie, to pojawiają się emocje właśnie w sposób bezwysiłkowy. Jest również wzmożona reaktywność, bo wasz instrument jest rozbudzony, wasza wyobraźnia jest. Elastyczna, także reagowanie przychodzi naprawdę z ogromną łatwością. I co również istotne, nie zawsze będziemy mieć tak zwany Dream Team. Nie zawsze będziemy mieć wszystkich aktorów, z którymi przyjdzie nam pracować, takich jakbyśmy sobie życzyli. I ta technika, w mojej ocenie, bardzo pomaga w pracy również z tymi osobami, z którymi nie pracuje nam się najłatwiej, a przez to, że jesteśmy bardziej empatyczni. To ludzie to czują i jest spora szansa, że oni również na nas zaczną się otwierać. Ja bardzo polubiłam technikę Meissnera, bo jest ona dla mnie po prostu taka ludzka, płynąca z serca i koleżeńska. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli nasuwają Wam się jakieś pytania, to serdecznie zapraszam do zamieszczenia ich w komentarzach. Być może zrobimy taką sesję nagraniową odpowiedzi na Wasze pytania. Możecie do nas oczywiście pisać również maila, zgłosić się na zajęcia, a my będziemy spotykać się z Wami tu na tym kanale YouTube i w przyszłości. Dziękuję.